Głosuję na Adama Polita, ponieważ wspiera dzieci i młodzież. Głosuję na Adama Polita, bo stworzył budżet obywatelski, czyli podzielił się władzą z mieszkańcami. Wspiera lokalne koła wędkarskie oraz stowarzyszenia, które pracują z dziećmi i z młodzieżą na rzecz przyrody, środowiska. Popieram Adama Polita, ponieważ on potrafi zrozumieć organizacje samorządowe, zna ich znaczenie i potrafi docenić ich pracę. Oddam swój głos na Adama Polita, ponieważ udowodnił, że zależy mu na poprawie jakości życia osób niepełnosprawnych i osób w starszym wieku. Popieram Adama Polita, bo stawia na sport dzieci i młodzieży. To człowiek o ogromnej kulturze osobistej, dobry, mądry, mający świadomość tego, iż naród, aby istniał, musi żyć kulturalnie i z kulturą na co dzień. Witam Państwa. Uważam, że jedynym kandydatem Złotowej, który rozumie myśl, którą już od wielu lat wdrażam w innych miastach, czyli myśl lokalnie, działaj globalnie, jest tylko jeden człowiek w Złotowie, Adam Polita.